fake na toksiku w takiej sytuacji i wyszedł. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Dzisiaj zagramy sobie już finałowy odcinek. Mamy rangę Champion 3, Dywizja 3. Brakuje nam chyba 50-60 MMR-ów do Grand Championa. Będziemy grali wszystkie mecze w pojedynkę, to znaczy z randomami. Oraz zagramy sobie tym Tritonem, ponieważ ktoś go zaproponował w komentarzach. A w sumie wygląda też bardzo ciekawie. Generalnie chciałbym was też przeprosić, że troszeczkę, no tak jak widzicie, sezon się skończył. Ja to chciałem zrobić w obrębie jednego sezonu. I nagrywam to w ostatni dzień, w zasadzie chyba na 3 godziny. Przed początkiem, przed końcem sezonu trzeciego, no ale chciałem to zrobić w obrębie jednego sezonu, trochę się przeliczyłem i niestety się nie udało. Macie bardzo dużo filmów, jak ktoś nie oglądał, macie bardzo dużo filmów z tej serii na kanale po prostu Deck Plus, tam grałem w każdy mecz z widzami, bez wyjątku, praktycznie w każdy mecz z innym widzem. Tutaj tracimy bramkę na start, ale nic się nie stało, powiedzmy to sobie jasno. Ja będę starał się jakieś tutaj zaraz wytykać błędy, każdy się przeprasza, ale dobra, mniejsza. Ten odcinek muszę pamiętać, że będzie dużo bardziej pocięty, że nie muszę aż tyle gadać. Poza tym, jak mamy tu w planach zagrać tyle spotkań, to też muszę trochę utkać, żeby nie trwał godzinę. Okej, mamy akcję. Ja sobie go spróbuję bumpnąć. Nawet nie trzeba było, po prostu się przestraszy i strzelamy na 1-0. Dobra, jest rzutka idealna do Matera, który nie zdobywa punktu, ale było blisko. Ja to mogę dobić w sumie. Nie wiem, jakoś chyba innego binda mam, bo jakoś dziwnie się obróciłem w złą stronę. A w ogóle tak teraz mi się kojarzy Mater, czy to nie jest z angielskiej wersji samochodów, aut, czy to nie jest złomek? Bo złomek to jest Mater w oryginale. Tak mi się kojarzy teraz. Dobra, kapniemy piłę. To leci in. Nasz teammate jeszcze to pięknie sobie dobił. Można powiedzieć, że zestilowo, ale świetne podanie. Napiszmy mu ładny strzał. Nic się oczywiście nie stało. Nie walczymy tutaj o konkurs większej ilości punktów. I ze wznowienia Mater strzela na 3-1. Jeszcze zapomniałem tego wspomnieć. Ja generalnie, jak widzicie, pykam sobie na padzie, ale przy wyniku 3-1. W sensie przy wyniku 3-1. Jak wygrywamy dwoma bramkami, przechodzę na klawiaturę. Zobaczyć, jak mi będzie szło. Dlatego teraz pykam na klawie. Zobaczę, czy od tego wyniku, czy będzie trzeba znowu asekurować, grając na padzie, ale jak widzimy, Mater tutaj nieładnie niszczy Nemi, ładnie nadciąga. No, także jak ktoś jest niewtajemniczony, to po prostu na drugim kanale, czy tam po prostu na Twitchu ustaliliśmy, że dwie bramki przewagi, to przechodzimy na klawiaturę, a tak to generalnie pykamy. Staramy się pykać na padzie, żeby wygrywać te spotkania, a nie siedzieć w miejscu. Dobra, zaraz może być powrót pada, bo ta piłka jest mega ciężka, ale przeciwnik na szczęście się wywalił. Ja to sobie podlecę. Nie było to takie wskazane, ale chciałem spróbować przede wszystkim. Kopnijmy piłkę. Mater tam jest. Troszeczkę, no, zaryzykował. Zaufał w swoje umiejętności. Ciekaw też jestem, czy oni w ogóle zauważą jakąś zmianę, że... Czy to jest zauważalne, że wcześniej grałem na padzie, czułem się bardzo dobrze, nagle przechodzę na klawiaturę, nie potrafię nic zrobić. Czy to na przykład nasz teammate dostrzeże? Ciekawi mnie to. Najzwyczajniej w świecie mnie to ciekawi. No i strzelałem na 3-1. Dobra. 3-1, 4-3, więc może to zauważam, ale przechodzę z powrotem na pada. Nie mamy pustą bramę, ale nie trafimy, nie! Jak to się stało? Dobra, symulator klawiatury. Ja na klawie pykam, te klawisze się same ruszają. Dobra, odpukotowali... Co? Odpukotowali? Trudne słowo, great pass mu napiszmy, albo kurde, nie ten przycisk. Mater, dobra, wrzuta. Ja zapomniałem przyjść na klawę, ale zaraz to zrobię. No, dali nam piłkę za friko, polećmy na Kuksira. Albo dobra, ta piłka się nie dotoczy nawet szybciej. Dobra, przechodzimy na klawę, żeby nie było. Okej, ta piłka już nie będzie stanowiła zagrożenia. Pierwszy mecz, myślę, że już mogę powiedzieć, że wygrany. Dokładnie. Kolejne spotkanie, tym razem nasz teammate ma nieczytelny nickname, to będziemy go nazywali Bartek. No, czyżby wylew? Takie kopnięcie, super, szkoda. No, tutaj teammate prejumpuje na pełnej. W ogóle, a zapomniałem skomentować bramki. Zapomniałem, nie wiem, siedziałem cicho po prostu. Nie wiem, czy w ogóle została wstawiona przez to. Ale już widzę, że ten ziomek bardzo lubi sobie prejumpować w jakichś randomowych sytuacjach. Zobaczymy, jak to dalej wyniknie.
Dobra, polecimy tutaj po prostu na air dribble bumpa, żeby wyrównać wynik. Tam nic nie napisał i nie jedzie do wznowienia. Nie no, zdecydowanie lepiej się gra z widzami, tak już powiem na start. No takie pajace zapewne się trafiają bardzo często, zobaczcie, no bo on znowu wykopał piłkę, oddał ją za friko przeciwnikom, nie pisze co robi. Jakbyście wbili na Discord rakiety Edka, to byście mogli sobie teammate'a na stałe zgarnąć. Ja nie takiego pajaca, no zobaczcie, jeszcze pisze co za obrona, kiedy to on, no zrobił wszystko. Jeszcze teraz głosowanie za poddaniem, no co ja mam great pass pisać? No jest on, napisze, ładny strzał. Nie wiem, on chyba trolluje po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mu zależy na porażce w tej sytuacji. Nie mam pojęcia, ale takie to sprawia wrażenie. Jakby on serio chciał przegrać. Zobaczcie na niego, no. Dobra, to gramy 1v2. Dobra, serio gramy 1v2. Chociaż teraz jedzie na bramkę przeciwnika, chociaż w sumie nie wiem, bo w sumie przejechał obok. Ciężko to w ogóle ocenić. Dobra, strzelmy po prostu na 2-2. Niestety nie ma tutaj współpracy, ale no cóż, tacy ludzie też się trafiają. Teraz piszę przeciwnikom, co za obrona. Ziomek nie zarobił absolutnie nic, poza wywaleniem się kilka razy i oddaniem piłki. Co za typiarz. O, jeszcze się na wznowieniu wywala dla... tutaj dla równowagi w systemie. Nie wiem, ten odcinek to chyba nazwę największy toksik. Czy tam największy... nie wiem, no to tutaj już bardziej obraźliwych słów dawał. Zobaczcie tego gościa. Nie wiem, co on robi, on chce przegrać. Wiem, że byście chcieli pewnie, żebym go zwyzywał na koniec, ale jakoś tak ciężko, ciężko. Ten nam znowu chciał zasadzić strzała, teraz pisze co za obrona przeciwnikom. Zgłoszę go. Niesportowe zachowanie, coś takiego. Ciekawe, czy tym razem do kick-offa podjedzie. Dobra, no ściąga i znowu jakiś z dupy kick-off. I znowu nam wywala piłę. Weźcie mi już go, niech się ten mecz skończy, ja go nie chcę widzieć. Nie no, jeszcze ma bramkę przez to, że tamten się wylał i od razu spamik co za obrona. Niesamowity no. Takie beznadziejne coś. Weszło akurat do bramki i nasz bohater tutaj odcinkowy ma się czym zajawić. Co za obrona, pełny czat to jego co za obrona. Kurde, wyśmienity zawodnik. Spierdzielaj, nie masz tego, ja to se strzelę. Naprawdę, takiego typa pierwszy raz. Ranga Champion 3, takiego pajaca jeszcze nie trafiłem, no super. Dobra gra, napiszmy mu nie. O jest, jest Fenemi, będzie revenge. Ale ten odcinek nabiera smaczku teraz. Ale ten odcinek nabiera smaczku. Ten turbo pajac jest w przeciwnej drużynie. O tak, na to czekałem. Wiecie co, walić zasady, walić. W tym meczu walić to, że wygrywanie dwoma bramkami daje nam klawiaturę. Po prostu trzeba go dojechać na pełnej. To nic innego nie pozostało jak dojechanie tego dziada. Niszczymy go. To jest to, na co każdy czekał. Ale to jest satysfakcjonujące, jak traficie takiego bałwana. Jak traficie takiego bałwana po meczu w Enemy i go możecie rozszarpać na najmniejsze kawałki. Ale dostanie. Jeszcze autosave'ować możemy go w sumie, się zobaczy. O kurde, bo chyba bramę tracimy, czy nie? Dobra, nie tracimy, bo ten się wywalił. I teraz nasz Kajch strzela opena. No, dokładnie. I ten już pisze ładny strzał, co za obrona. O tak, doskonale. Co? Kurde, co to jest za pajac nieludzki? Się przestaje ruszać. I bumpuje swojego. Naprawdę, to jest największy dureń, jaki był w tej serii. To jest hit, to jest hit. No ja nie wiem, on ma z 2 lata albo... Nie będę nawet obrażał do wieku, bo człowiek w żadnym wieku nie powinien się tak zachowywać. W sumie mało kto się tak zachowuje, ale to jest... największy pajac, jakiego trafiłem, naprawdę. Akurat nam zasadził bumpa. Co za przy coś tam mógłbym powiedzieć, ale już nie mówmy, ale sami możecie go nazwać, myślę. Napisałbym mu teraz nice shot, ale już przetrwajmy tę serię bez trollowania toksyczności. Chociaż kontrowanie taksyka to może? Nie wiem, takie wychowywanie, ciężko powiedzieć. Oj. Sfejkujmy tego pajaca na koniec, ale tak. To jest to, czego było potrzeba. Jeszcze nie pomijajmy powtórki. Fake na toksiku w takiej sytuacji. I wyszedł. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Widzowie, mamy to. To było piękne. No za to musicie lajkacza zostawić. Kurde, to było ostatni odcinek. Będzie prawdopodobnie ten najlepszym. Przynajmniej mi się mega podoba. I od razu dywizja czwarta wbita. No i dobra, kolejne lobby. Tym razem w przeciwnym teamie. Zawodnik co otwarcie przyznaje, że się uczy rotować w tej chwili. Zobaczymy. No, na kick-offie to nie zadziałało. Napiszmy ładny strzał naszemu teammate'owi. 1-0. Ale spokojny lobby. Bez tego typa pajaca. Od razu lepiej się człowiek czuje po tym takim szybkim... O kurde. Wylewie na kick-offie? Nie no, nie po tym. Po tej takiej instant karmie dla gościa. Ja to kopnę. Może wejdzie. Nie wejdzie. Okej, to ja mówię zasady strzała.
Teraz sobie kopnę w piłę, temu też zasadę strzała, dzięki temu nasz ma piłę. Jeszcze teraz naszemu zasadę strzała, nie no, chciałem zniszczyć przeciwnika. To się przyznaje otwarcie. Dobra, podskoczę, bałem się, że jak będę jechał po prostu po ziemi, to się zderzę z naszym teammate'em, bo on chyba też zamierzał przyjmować piłkę, mimo że powinien ją zostawić. No poza tym też za dużego zaufania tutaj nie ma do tych graczy, to jest akurat chyba pozytyw. Ładnie tutaj zablokował, ja sobie poczekam w bramie. O, zniszczył jeszcze Nemi, to super, już w ogóle. Ja sobie kopnę. Dośrodkuję to. Mogłem w sumie strzelać, tak teraz myślę, że to nie byłoby przewyższające umiejętności. A teraz kopnę sobie w to miejsce, oni powinni spanikować. Znowu kopnę w to miejsce. Tym razem mogę nawet dobić i 2-0, przechodzimy na klawę. Dobra, sobie gram na klawiaturze. Może będzie szybka brama? Wystarczy, że się wyleje? Ja się wylałem jeszcze bardziej, zrobiłem dwuklik i przez to mi flipa zrobiło, niesamowite. Zrobiłem dwuklik palcem. Nawet nie to, że myszkę mam zepsutą. Po prostu tak mi szybko palec zadygotał. Bo się zestresowałem. Ale za to bumerek. Prosto pod ich bramę. Dobra, temu zasadźmy strzała, nie będzie leciał na ściankę. Temu damy smoke na mida, żeby nasz mógł przyjąć piłę. Tutaj trzeba się sekurować. On ma piłkę na ziemi, więc nie jest aż tak groźny. Ładnie, że odjechał i chciał kopnąć wysoko, ale mu to trochę nie wyszło. Udało się obronić, ale faktycznie mu trochę dużo miejsca zostawiłem. Powinienem go wcześniej już dojechać, z racji, że i tak nie miał piłki na dachu. I tutaj znowu misklik. Ale czy to będzie bramka? 3-0. Strzelam na klawie. Nawet chciałem zrobić flipa, zrobiłem przez przypadek podskoczenia, przeciwnicy już wychodzą. Jak widzicie, to wystarczy. Na klawiaturze dalej aż tak bardzo nie jesteśmy gorsi, to znaczy wygrywamy. To znaczy no nie do końca, ale wiecie o co chodzi, nie tracimy przewagi w mgnieniu oka. No i co, kolejne spotkanie Mystics w teamie. W przeciwnej drużynie ciekawe jest to, że zawodnik z nicknamem Road to All GC, czyli do GC na każdym trybie. Zgaduję, że to jest jego główny konto, tylko tak sobie to po prostu nazwał. Ale może się też okazać, że to też jest ktoś, kto sobie nagrywa. Ale tak jak mówię, wątpię. Dobra, Mystics go atakuje. Ja sobie poczekam w bramie. Niech to się odbije. On z tego nie strzeli. Ale za to zrobię dobrą wrzutkę. Trochę się zblokowałem. Mystics nie był zrotowany, stał tutaj i myślałem, że będzie brał tą piłę czy coś. On po prostu zafejkował. Tak jak wspominam to praktycznie w każdym odcinku, cofajcie się na ten długi słupek za teammate'a. Wtedy będzie wszystko wiadomo i to będzie dużo lepiej funkcjonowało. To znaczy inaczej, jak jesteście ze znajomym na głosowym, to oczywiście możecie podjechać tak i powiedzieć po prostu, że zostawiacie piłkę. Jedynie no dalej się możecie zderzyć. A jak gracie z randomem, to jak najbardziej powrót na długi słupek. Dobra, zostawmy strzała. Teraz wlecę, kopnę w bramę i mamy 1-1. O nie, dobrze, trafili. Znowu to jest to samo, co mówiłem cały czas widzom, żeby pisali, że jadą po lewo, po prawo, jak nie followują. Bo tutaj bez informacji ziomek sobie pojechał na boczek i właściwie jakbym wiedział, to bym mu tam mógł dograć piłkę. Nie wiedziałem, że tak robi, więc... O, tutaj przy okazji od razu strzał za plecy. Nie wiedziałem, że sobie gdzieś tam pojechał w przedpole, nie wiadomo gdzie. No i tym sposobem nie asekurowałem w ogóle tej wersji. Okej. Cofnijmy się, to chyba jest in, co nie? Dobra, strzelił bramkę, odpuściłem mu, on trafił akurat. Faktycznie bardzo dobrze uderzył. Byłem to spóźniony, no, moja wina właściwie. O, po kickoffie, Mystics, 3-3, napiszmy mu ładny strzał. A ten Road to GC to możliwe, że to jest jakiś też smurf. Tak mi się przynajmniej, no wszystkie znaki na niebie na to wskazują. Że to też jest ktoś, kto rzeczywiście ma przynajmniej Grand Championa. Coś tam wie o tej randze. Ale bardzo dobrze to zagrał, czy będzie z tego gol? Może będzie, jak to dobije. Ale to było to, co mówiłem. Klepka ze ścianką, ograł całą defensywę. Niestety ten droga do GC, Road to GC się skapnął. Jak widzimy, jest bardziej doświadczonym graczem. Tutaj ta sama sytuacja, co też wcześniej mówiłem, że ludzie się strasznie śpieszą. Zamiast poczekać, aż piłka trochę spadnie, on miał tam całego świata. Nie było defensora, a on po prostu wyskoczył. No i zamiast strzelić opena, tracimy zaraz po tym bramkę. To jest też takie ślamazarne cofanie się. Ale to naprawdę, nie panikujcie. Możecie poczekać, nie musicie tej piłki uderzać jak najszybciej na świecie. Nie ma za to dodatkowych punktów, że uderzycie ją sekundę wcześniej. Punkty są za zdobywanie bramek, a nie za bycie
turbo szybkim. Tracimy gola. Dobra, ten ziemek ogarnia gierę, więc się strajharduje. O nie, no bardzo ładny strzał Mystixa. Właściwie uratował tą sytuację, bo przeciwnik leciał na obronę, on to ładnie tutaj zredirektował, przyspieszył, był przed nim i strzelił idealnie od poprzeczki. I 5 do 5, proszę, dokładnie. Tamten ziemek nam zostawił za dużo czasu, skupił się na buście. Udało się szybko wyrównać. Ten gość umie uderzać. Ja bez paniki to wywalę. Znowu bez paniki to sobie przyjmijmy. Zablokujmy po prostu bramę. Trzeba się skupić w tym meczu, bo jest Smurfinho. Dobra, ten w sumie niepotrzebnie teraz akurat poleciał. Ale nic takiego się nie stało. Sobie wymieniemy. Tutaj postraszymy demo. Nasz Mystix niestety się cofnął do obrony po boosta, przez co całkowicie oddaliśmy inicjatywę. Nie obronię tego, najgorzej, ale to mnie wybija z rytmu, że ludzie tutaj tak randomowo jeżdżą. Nie wiem kiedy pojeżdżać, bo znowu myślałem, że on to będzie brał, po czym na początku nie wjechał na ścianę, potem zrobił backflipa. Musiałem bronić coś, o czym nawet nie myślałem. Dobra, ale typie do piły, nie bierz tego boosta. Presja, presja. No to są takie błędy podstawowe, jak postawianie inicjatywy przeciwnikom. Jeżdżenie po boosta. Dobra, zagrajmy sobie za plecy tego gościa. Dobra, typie, już miej te punkty. Ale jakbyś mnie bumpnął i byśmy tego nie strzelili, to bym ci solidnego plaskacza zasadził zaraz. Dobrze, że to się udało ostatecznie. Ojej, znowu zamiast jechać na piłę, ziomek się skusił na boosta. I z tego moglibyśmy prawie stracić, albo stracimy gola. Dobra, obronił. Ale to jest cały czas to samo. Zamiast pojechać na typa, jest końcówka meczu, to nasz teammatek woli pojechać po boosta, zostawić mu pole do popisu. Nie możecie tak też grać. Przyjmijmy. Fliczek po długim słupku, wygrywamy to spotkanie, ale naprawdę nie było łatwo, nie było łatwo zdecydowanie. O mamo. Dobra, tutaj było dużo błędów takich po prostu. W przeciwnej drużynie była osoba, która je wykorzystywała. To nie było tak, że ten ziomek grał mega tragicznie. Po prostu w przeciwnym teamie ziomek to wykorzystywał. I ziomek napisał coś takiego. Dobra, mamy Champion 3 Divizja 4. Z tego co kojarzę, brakuje nam 7 MMR-ów do Super Son... Co? Grand Championa. Więc tak naprawdę jeden meczyk i mamy nasz cel upragniony. Jeżeli oczywiście wygramy. Dobra, pierwsze wznowienie. W przeciwnym teamie już też z tymi nowymi ikonkami. Zwycięzca turnieju sezon 3. Nie wiem, czy to znaczy, że za Grand Championa 3, czy po prostu tak teraz za Grand Championa wyglądają. A kopnijmy, może się wywali. Dokładnie, wywalił się i pusta bramka, 1-0. Najprostsze rzeczy tak fajnie działają. Po prostu kopnięcie, żeby myślał, że leci w bramę, on spanikuje, to leci wysoko. No i mamy dobitkę. No i tutaj kopnijmy. Słaby to był strzał, nie ukrywam. Mogłem za plecy przynajmniej spróbować, to by miało większe szanse powodzenia. Oj. Jednak kradzież. To się nie obrażamy, przebijamy jednego, przebijamy drugiego i jest 2-0, przechodzimy na klawiaturę. Zobaczymy, czy uda nam się teraz, to jest mecz o Grand Championa raczej, czy uda nam się doprowadzić do zwycięstwa, albo raczej nie doprowadzić do upadku grając na klawiaturze. Fajnie by było, bo to by pokazało, że jak naprawdę mało umiejętności. Idziemy na pada, jednak może być ciężko też. Dobra, strzelmy sobie już z sufitu, niech stracę, albo wiecie co, fake. Nie będę robił ceiling shota, po prostu ich tutaj przeczekam. I dzięki temu kończymy z bramką. Napiszmy mu świetne podanie, tylko to znajdę, dokładnie. Świetne podanie i z powrotem na klawę. No i taki strzał. Dobra. Niestety tutaj It's Kiwi też może ma mecz o Super Sonica, bo strasznie... No widzicie co robi, stresuje się, Super Sonica, Grand Championa. Po prostu ziomek widać, że się... Chociaż nie, on ma Wielki Mistrz Sezon 14, to już miał Grand Championa przynajmniej kiedyś. Ale może nagrody dobija jeszcze na koniec sezonu i się stresuje. Nie wiem. O i tutaj znowu. Wyczuwam stresik, ale przynajmniej macie 3-3-3-3. Ten ziomek tutaj podjeżdża, to mu zostawimy. Kopnął znowu w takiej niemożliwej pozycji, ja bym sobie przyjął piłkę i po prostu spróbował potem to wykończyć, tak żeby była większa szansa na powodzenie. Okej, ten się wywalił, to kopnijmy po prostu piłę mocno, ładnie przebił nad poprzeczką. It's Kiwi fajnie to kopnął, mamy przez to OP na prawdopodobnie, dokładnie, 4-3 dla nas. Znowu szukam na czacie Great Pass. Dobra, polećmy na jakąś klipkę, jak to jest mecz o Grand Championa, to pokażmy. Zresztą, jak widzicie, nawet już na tych rangach, na niskim Grand Championie latanie na klipy nie zawsze będzie wychodziło, bo ludzie bardzo szybko już kontratakują i blokują wszystko. No dobra, tego sobie zbampujemy.
Albo keys bumpem, przeflikniemy w prawe okienko, podziękujemy za ładny strzał i z powrotem powrót, comeback na klawiaturę. Może tym razem uda się trochę dłużej tam pozostać, może tym razem uda się trochę dłużej pograć na klawie, zdobyć jakiś punkt. No jest ciężko, no nie ukrywam. Ja tego nie obronię. No nie, zdecydowanie chyba w tym meczu możemy sobie odpuścić klawiaturę. Widzimy, że to do niczego nie zmierza. Nie wiem, miałem wrażenie, że on się czymś stresuje, że on mega panikuje, no bo widzieliście, że przy każdej bramce był taki sam schemat. Dobra, lecisz typie. Odpuścił, dobra. Może nas zauważył kątem auta, kątem kamery. Kątem auta? Co to za powiedzenie? No ale zdecydowanie nie jest to teammate marzeń w tym spotkaniu. Oła, dostaliśmy bumpa. Fartownie, że to nie leciało w bramę i że zdążymy się jeszcze cofnąć. Mam nadzieję, że nam nie wybije z nad głowy nasz teammatek. Dobra, on potrzebuje przyspieszenia. O, ładnie wybił, teraz bardzo ładnie wybił. Może się cofnie od razu za nami, żebyśmy mogli trochę podjechać. Nie cofnie się, ale bronimy tego resecika. Podanie do naszego teammatika. I strzelamy na opena. Nie będę już chyba przechodził na klawę, bo to się zawsze szybko kończy. No, ale żeby nie było wątpliwości, to na ten moment niestety czempiona jak najbardziej na klawiaturze bym wbił. To znaczy, no w zasadzie tam gra na klawiaturze dalej, więc to nie ma problemu, ale faktycznie jest przepaść dosyć spora pomiędzy czempionem i grand czempionem, chociażby tym najniższym, albo czempionem trójką. I tutaj już na klawiaturze, jak widzicie, jak tylko wchodzę na klawę, to tracę bramki. Wiecie co, wejdę jeszcze raz. 3 bramki przewagi, wejdę jeszcze raz na klawiaturę, albo nawet nie wejdę, bo przeciwnicy się poddali. No ale to jest właśnie taki punkt przejściowy. Tutaj już naprawdę ludzie zaczęli ogarniać, więc naprawdę pewnie dużo godzin trzeba poświęcić, żeby awansować z czempiona do grand czempiona. To znaczy nawet dużo godzin. Ja pamiętajcie, że tutaj mam 10 godzin granych na klawiaturze. Dobra, jest potwierdzenie, że wbiliśmy DC. Ziemek chce się z nami steamować, ja niestety uciekam, bo trzeba zakończyć serię. Mam nadzieję, że ona wam się podobała. Nie wszystko, muszę się przyznać, szło po mojej myśli. Między innymi to, że zakończyliśmy serię faktycznie już na początku nowego sezonu. Wy ją oglądacie, nie końcem poprzedniego. Druga sprawa, że musiałem zagrać zdecydowanie więcej gierek niż myślałem. Przez to, że przegrywałem mecze na początku, to strasznie długo siedzieliśmy w tych niższych rankach. Myślałem, że będą tutaj takie bonusowe MMR-y, że będziemy awansowywali przynajmniej jedną dywizję na mecz, a było inaczej. Mam po prostu nadzieję, że overallowo, podsumowując wszystko, tutaj w ogóle widzicie, jedna godzina do końca sezonu, ale mam wrażenie, że seria wam się ostatecznie podobała, że dużo z niej wyciągnęliście, że macie tutaj jakieś wnioski, jak grać na poszczególnych rangach, że pozwoli to wam awansować, przebić jakiś wasz, nie wiem, upragniony próg. Ale ostatecznie pamiętajcie, że to jest tylko gra, że trzeba zachować spokój. To są oczywiście takie bardziej, tak jak moje konto się nazywa, spocona kredka. Nie były to turbo spocone odcinki, natomiast wiadomo, dla tryhardów możecie grać sobie for fun. Ja wam nie zakazuję sobie latać na platynie i tak dalej, ale jeżeli widzicie, jeżeli zależy wam tylko i wyłącznie na randze, na tym, żeby awansować, to po prostu nie polecam tego robić. Bo to, jak widzieliście przez całą serię, czy to nawet na, no więcej na kanale Deck Plus ostatecznie, bo tam zrobiłem maraton, nie jest latanie wskazane, czy tam polecane. No ale dobra, pora zakończyć ten okres. W nowym sezonie wymyślimy coś nowego. Zachęcam ewentualnie do zostawienia suba oraz lajka. Elo, elo.